Tu Markus, witam w drugim filmiku o Uberach i ruszamy do Uber Tristram. Pamiętam, że o czymś zapomniałem w tamtym filmiku. Pierścień jest jeden T8 do wykradania życia, a drugi obowiązkowy to Ravenfrost. O pierścieniach chyba nie powiedziałem. Chyba tylko o tym. Także ruszamy. Chyba. Mamy organy. Tutaj nie potrzeba trzech różnych. Wystarczą trzy. Mamy otwarty Tristram. Idziemy do znajomego śpiewaka. Ruszamy. Musimy teraz naturalnie czynność pierwsza wypłoszyć mefa z nory. Tak, lecę na aurze zapał, raczej na fanatyzmie. Nie wiem, przełączyć na odporności. I niepotrzebnie sobie tutaj robię. Tego nie idzie. Akurat z mefem do mefa polecałbym jednak te highlordy, jeśli chodzi o amulet. W każdym innym wypadku no co, wykorzystaliśmy chyba komplet. No tylko trochę w złym miejscu. Stało się to, co się miało stać, tylko tego Mefisto w miejscu spotkałem po prostu. I jak to zwykle bywa, nagrywanie filmiku, nie pomyślałem, że warto go odciągnąć trochę dalej. Teraz w takim dość kluczowym miejscu już mamy duże nagromadzenie różnych dziwnych stworzeń. W sumie pieniądze jest na bolka, ale na razie sobie go odpuścimy. Spróbujemy kolegę Bala jakoś. Chętnie bym go tu widział, w tym miejscu. Oni się razem trzymią.
Tam kolega Diablo sam. Stworzonka. No. Nie chcę się ruszyć. Nie chcę bliżej podejść. Zacznie stał wniz, to jest wszystko załatwione. Okej. No, widać, Bały jest najsłabszym przeciwnikiem ze wszystkich. Nie da się ukryć, to jest... Jeżeli go dopadniemy tak jak tutaj, nic nie przeszkadza, to... Zresztą Diablo też ich cienki, tylko przeszkadzają te stworzenia różne, których się zrobi setki niebawem. Jeszcze gdyby te stworzenia nie były odporne na fizyczne, to by było wszystko ok. No, ale niestety są odporne i dzieją się cuda. Na sam koniec mikstury wypić. Nie żartuj, bał. To coś mnie zastanawia, czy ja mam dobry amulet. Tak, dostaliśmy. Oczywiście, że nie. Też pięknie, jak to się mówi. Bo tak biłem tego Mefista i czym kurczę się nie włącza ta klątwa? No wiadomo czemu. Aha, nic nie trzeba uzupełniać. Wiadomo czemu się nie włącza, bo nie ma amuletku. Oj, najlepszy był taki numer jak... Pierwszy raz tak do sprawdzenia tego amuletu poszedłem i również go nie założyłem. No ale zawsze to usprawiedliwia tego typu niezdarność nagrywaniem filmiku. No a teraz przygotujcie się na ciężkie trzosy i gromy. Jak widać, gdyby tak zostało, to ten diabeł jest do załatwienia szybciutko. No i już przed jeden niewrażliwy przed niego, no i zaczyna się zabawa. Tak fajnie szło i no, teraz już mamy do bicia nie Diablo, tylko iluś tam przeciwników. O, i no ale jeszcze jest. Pierwsza mikstura. Trzeci spadamy.
Właściwie to można poznać po tym, jak schodzi nam życie, czy trafiamy, nie trzeba patrzeć na życie diabła, tylko na nasze. Nie chcę zapytać, ale na razie to jest. Dobra, robimy sobie przerwę. Część tego inwentarza trzeba stąd odgonić. Nie mamy czyściutko, to możemy się naładować z powrotem. No za dużo to tego nie poszło. I spróbujemy ponownie tędy. Teraz dobrze stoimy. Nawet gdy ten diabeł rzemie na nas, ogniem, jak widać, nic nam specjalnego nie czyni. Także jedynie jest problem z tymi zwierzakami, które nam blokują dostęp do naszej jaszczurki. Widzę ten moment, kiedy mijamy napis. Jak to zwykle bywa, jeżeli się jest przygotowanym, to wszystkie przygotowania są na nic, bo idzie. Powiem, że już chyba mogę. Do tychczasowych prób załatwienia tego Uber Tristram ta poszła najspokojniej. Mógłbym powiedzieć, że odwrotnie właśnie. Nie, tym razem było najspokojniej. Może po prostu. Może po prostu trening czyni mistrza, że tak powiem. Jak to zawsze jest, że już za tym piątym razem udaje się. No, gdybym tak chciał zrobić, nigdy by mi się nie udało. Spróbujemy gdzieś tędy się przedostać. Mamy torcza. Za chwilę się okaże, co to za torcz. Już może tak zademonstrujemy. Tu jest ten torcz i identyfikacja. I uwaga, naturalnie dla zabójczyni, czyli na 5 torczów 4 dla zabójczyni. I do tego jeszcze z odpornościami najniższymi, jakie mogą być. No, ładnie dzieli tutaj ta gra. Także 5 torczów. Z czego 4 dla zabliczeni. Tak, to były moje przygody Uber Tristram. Jak wiadomo, pokazałem, jak to wygląda. Czy to się opłaca?
Wyposażenie kosztuje mocno. Lepiej zamiast tego wyposażenia chyba kupić gdzieś torcza, to jeszcze można kupić takie, jakie się chce. A tak mamy trochę torczów dla zabójczyń. Czyli następny odcinek będzie prawdopodobnie z bólidu zabójczyni. Bo tak planowałem już wcześniej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam diablomaniaków.